Ludzie się wkurzyli. Ci sami, którzy jeszcze parę dni temu mówili, że nie powinniśmy się w to mieszać, dzwonili do mnie pytając, gdzie jeszcze będziemy protestować. Wiesz, jedna rzecz, którą można powiedzieć o ruchu związkowym, kiedy nasze siostry i bracia widzą, że źle się dzieje, oni się w to włączą. Czasami to trochę potrwa, zanim skojarzą, o co chodzi. Ale kiedy zobaczyli, że ci sami ludzie, z którymi oni maszerowali we wtorek, z którymi oni w jakiś sposób się związali, że oni są teraz bici, gazowani. Tak mi wstyd za mój kraj. Płaczę, bo mam gaz łzawiący w oczach, ale i tak bym płakała. To wydarzenie zradykalizowało wielu z nas. Zobaczyliśmy, że jak przyszło co do czego, to oni byli zdolni do wojny z własnym narodem. W środę zarządzeniem burmistrza nielegalnym stało się kupowanie, sprzedawanie i posiadanie maski gazowej na terenie miasta Seattle. Nikt nas nie ostrzegł. Otoczyli nas i puścili gaz łzawiący. Mam 7-letnie dziecko. Jestem tu, aby wyrazić swoją opinię o tym, jak powinniśmy chronić nasze środowisko naturalne i naszą przyszłość. Mam prawo do pokojowego gromadzenia się i to prawo zostało mi dzisiaj odebrane. Ta kobieta ma list od Nicka Lajkata z Rady Miasta, mówiący, że ona nie stanowi zagrożenia publicznego i ma prawo do swobodnego poruszania się po ulicach Seattle. Ona pokazuje ten list policjantom. Cofnijcie się na chodnik. Jesteśmy na chodniku. Użyję gazu łzawiącego, jeśli się nie cofniecie. Z tego wynika, że wszystko gra i można protestować, jeśli jest się małą grupą. Ale jeśli rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej, stajemy się ruchem społecznym, to już nie wolno protestować. Wygląda na to, że w tym tygodniu nie obowiązuje w Seattle normalne prawo. Dlaczego? Bo wygrywamy. Burmistrz Seattle, Paul Shell, jest w naszym studiu, a to Ray Waldman, dyrektor Komitetu Gospodarzy Spotkania WTO. 8 korporacji jest właścicielami ponad 50% wszystkich mediów w USA. Szef policji, Norm Stampler, rozmawiał z reporterami. Panie burmistrzu, policja broni swoich metod. Łączymy się z Pam McCammon w Departamencie Policji. Oczywiście, w naszym odczuciu zachowaliśmy się właściwie. Niektórzy ludzie zdecydowali się używać przemocy. My nie popełniliśmy żadnych błędów.